Który to było? To. Partia TX! Yeah, boy! W ostatnim odcinku wiecie, że reklamowane produkty u polskich influencerek to w większości syf z Chin, ale dzisiaj pokażę wam coś, czego jeszcze nie było, bo pewna pani stwierdziła, że grzyb jej taty będzie idealną okazją do lokowania rajstop, ale więcej o tym później. Dodatkowo mamy oficjalną odpowiedź na protest Cassie o walce z Normanem, Twitch demonetyzuje najpopularniejszą basenową streamerkę i wychodzi z tego spora afera, Logan Paul ratuje zagubionego różowego pieska, pokażę wam pierwszy kanał MrBeasta i jego film komentarzy sprzed 9 lat, Izak odpowiada na oskarżenia w sprawie rzekomego bicia swojej 2-letniej córki, Chris komentuje mały profesjonalizm polskich influencerów, a na koniec zerkniemy na ostrą wymianę między Jakeem Paulem a 6ix9ine'em. Nie no, ale że serio ktoś uwierzy, że on... Nie, w sumie ja w to wierzę. Teraz na ekranie macie reporterów dzisiejszego odcinka, linki na ich macie w opisie. Dostawa PewGry po więcej newsów, a jak chcesz łapać sobie załadną bluzę albo koszulkę, to wpadaj na knopski.pl, linki masz w opisie, a teraz lecimy do pierwszego tematu. Najpierw sobie uderzymy w jeden ważny update, bo w ostatnim odcinku mówiłem wam o tej całej sytuacji po walce Don Cassio i Normana Parke, kiedy do oktagonu wszedł gola z Boxdelem. Koszulkę dla widzów pokaż. Taka koszulka na moim sklepie. $50 dostarczam do Polski. Chcesz kupić? Nie, drzwi nie mówiła? Nie, drzwi nie. Ale co to znaczy? Jeżeli będzie składany protest do decyzji Fan o wygranej na Normana. Czacie. No i Cassio mówiła, nie bij mnie i koniec. To generalnie kosztuje kilka tysięcy złotych. Jego protest został odrzucony, dostaliśmy o tym informację na oficjalnych profilach FMMA i napisali tam to. Sędzia uznał, że podczas walki Cassiusza z Normanem praca sędziów punktowych i sędziego w oktagonie nie budzi zastrzeżeń. Tym samym protest Cassiusza Życińskiego został odrzucony, a werdykt wydany na gali... Czekaj, bo nie słuchałem! Przez ciebie. Się zgłosił taki protest, to generalnie kosztuje kilka tysięcy złotych. Jego protest został odrzucony, dostaliśmy o tym informację na oficjalnych profilach FMMA i napisali tam to. Sędzia uznał, że podczas walki Cassiusza z Normanem praca sędziów punktowych i sędziego w oktagonie nie budzi zastrzeżeń. Tym samym protest Cassiusza Życińskiego został odrzucony, a werdykt wydany na gali Fame 10 pozostaje bez zmian. Jest to decyzja ostateczna i wszyscy powinniśmy ją uszanować. Do tego posta wstawili jeszcze skan oficjalnej decyzji podpisanej przez sędziego głównego, ale oglądajcie, jak na tę decyzję zareagował Cassio. A jutro kolejny protest leci. Wiecie, co mnie głównie dziwi? Główny sędzia zrobił sobie konto prywatne, pomimo że on mi się wypowiedział prywatnie, że podjąłby inny wynik. Cassio zapowiedział, że z jego strony to będzie jeszcze jeden protest, a na późniejszych story wydawał się być z lekka podpity. Wątpię, że decyzja co do tej walki zostanie zmieniona, ale jak coś się zmieni, to wszystkim cię poinformuję, więc bądź na bieżąco. A teraz zerkniemy na ostatnie wpisy wujka Mrożona na Twitterze. I Fritz napisał: nie potrafię zrozumieć, dlaczego influencerzy w 2021 roku dalej robią foty telefonami. Guys, kupcie sobie aparacik i róbcie robotę porządnie. Poczekaj chwilę, bo muszę napostować twój jeden życiowy wybór, bo możliwe, że masz inną przeglądarkę niż operę. Ja ci powiem, dlaczego to powinno się zmienić, bo dobrze, też to u mnie było. Ale skipnę. Czekam na kolejną. Także nie mogę pokazywać, bo może napiszą mi jutro siema. Chcesz znowu podjąć rękawicę? Najwięcej i nie spotkałem się w tym żadnej innej przeglądarce. A jak macie troszeczkę słabszy sprzęt i wasz komputer nie wyrabia na zakresie procesora, także uploadowanie ucznego dostępu, który można pisał. W sumie to popełniłem błąd, bo większość z tych ludzi ma kamery, najczęściej bezlusterkowe, którymi zrobisz swoją pracę 1000 razy lepiej. Czemu tego nie używają? Vibe to dla mnie zbyt małe wytłumaczenie milionowego influencera, raczej wygoda. I ten wpis Freeza zebrał sporo sprzecznych opinii. Citrox napisał: jeśli traktujesz Instagrama bardziej jako luźny dziennik, to telefon jest dużo wygodniejszy, szybszy i jak umiesz to robić, to wcale nie gorszy. A często nawet lepiej oddający to, co chcesz pokazać. Skoda pod pewnymi względami też jest lepsza niż Lambo. Citrox komentował to tak: Instagram to pamiętnik dla niektórych, a dla innych pokazywanie czegoś na siłę i realnego. Jedni strzelą selfiaka z kolegą, a inni pojadą 50 km do studia, żeby z 500 zdjęć wybrać jedną i je edytować 5 godzin. To drugie jest na pewno lepsze jakościowo, a to pierwsze bardziej autentyczne. W sensie dzisiejsze telefonem i tak potrafią wyciągać bardzo kozacką jakość, a na koniec dnia wszyscy prowadzą swoje sociale jak chcą. Nie każdy od razu musi być na najwyższym poziomie, tak jak Freeze, ale warto zachować jakikolwiek poziom, bo jednak jak się zarabia stawiania zdjęć czy nagrywania filmów, to dobrze, żeby widzę od tego nie bolały oczy. Tak jak mnie ostatnio rozbolało. Ale no co ty pieprzysz? Co to znaczy, że cię nie bolały oczy? To sobie nie followuj typa przy Instagramie. Ja nie wiem, co to za drama, że freestera każe wszystkim pieprzeńcom z Instagrama kupić opora za 10 koła, bo inaczej mają zakaz wstawiania? No przecież widzowie followują na Instagramie, bo chcą takie treści oglądać. Chyba. Nie? Nie wiem, o co tu chodzi, serio, bez sensu. Oczy, jak zobaczyłem komentarza na temat Izaka osądzającego o bicie swojej 2-letniej córki. Wszystko roznosi się o ten kawałek. Kuba tak skomentował?
Ja pierdzielę. No, ale to sami nice. Oglądajcie. Ale patus. Ja muszę, bo komentuję. Jak pierwszy raz ktoś mi to podesłał... A co tatuś... Dobrze, tatuś, nie zamyka drzwi. O kurde, chyba mówi nie drzwi, nie jednak. Ja pierdziela. Nie kłam. Napisy wklejone, ty. Wiesz, że jak puścisz tego magika, jak śpiewa w piosence od tyłu, to on mówi, że podpisał pakt z diabłem? Wiesz o tym? No, tutaj to samo. Wpieprzyli napisy, nie ma tak. To jest smontowane oszustwo. Widzowie, tak serio jest. Jak pierwszy raz ktoś mi to podesłał, to rzeczywiście przez to, że jego córka ma 2 lata i mówi niezbyt wyraźnie, może się wydawać, że mówi do niego nie bij mnie. Ale w tle jeszcze słychać, jak Izak do niej mówi spokojnym głosem, że teraz komentuje mecz, a jego żona mówiła coś w stylu tatuś nie zamyka drzwi. Izak odniósł się do tych oskarżeń w jego stronę i napisał: nie, no, teraz dotarł do mnie klip z Twitchem, który komolusia mówi nie bij mnie, a w rzeczywistości mówiła nie drzwi nie. Paulinka w przerwie meczu wpuściła Lusię do mnie do pokoju, bo usłyszała, że nie komentuje. A kiedy powiedziałam, że teraz nie mogę, bo za chwilę ciąg dalszy i proszę mi nie przeszkadzać, to Lusia mówiła nie drzwi nie, żeby nie zamykać drzwi do pokoju, bo chce mieć łatwy dostęp do taty. Sugerowanie innym, że ktoś bije swoje dziecko, to jest poważna sprawa i może nieść wiele przykrych konsekwencji. Ale rzeczywiście ktoś to podłapał. Z tym nie bij mnie i to rozkręcił. Ja pierdziel. Nie mogę. To jest tak porypana sprawa. Ale są pewne granice. Szkoda mi Izaka, że musiał się z czegoś takiego tłumaczyć, ale rzeczywiście znalazło się sporo cymbałów, którzy pisali mu na czacie, a nawet pod tym postem. Winny się chłopców w budzie z kebab. A, nieważne. Nie będę komentował tych ludzi. Ale nieźle. Ludzie są tacy porypani. Postem, dlaczego bierzesz swoje dziecko? No i to są mocne oskarżenia. Wątpię, że jakikolwiek rodzic chciałby się zmagać z takimi oszczerstwami. Z drugiej strony ktoś serio usłyszał słowa nie bij mnie, ale takie złośliwe komentarze nawet po wyjaśnieniach Izaka, no to są nie na miejscu. I jak to mówi klasyk, przejęzyczenia bywają niebezpieczne. To przejęzyczenie może być bardzo niebezpieczne. W pewnym momencie poprosiłem żonę o sól, ale że byłem bardzo zamyślony. Zamiast powiedzieć poproszę o sól, powiedziałem, ty stara... Bo zmarnowałeś mi 20 lat życia. Teraz troszeczkę zluzujmy temat, ponieważ ostatnio został odkryty pierwszy kanał MrBeast'a, który miał 66 subskrypcji i 3 filmy. Teraz wiadomo, że liczby są większe, bo ludzie wchodzą na ten kanał. A jak się okazuje, pierwszy film Jimmy'ego to było commentary z gameplayem Call of Duty w tle, gdzie MrBeast mówi o swoich planach na przyszłość i tym, że chce zostać komentatorem meczów Call of Duty. Co mu tak odrobinę nie wyszło, ale Jimmy raczej tego nie żałuje. A tutaj macie kawałek z jego pierwszego filmiku wrzuconego na YouTube'a prawie 9 lat temu. What's up guys, this is my first commentary. I'm looking to become a Call of Duty commentator. That's what I want to be known for. Zawsze fajnie jest zobaczyć początki takich wielkich twórców jak MrBeast. Teraz Jimmy zaczął wielką ekspansję swojej restauracji fast food. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Pumemeister dał na Goliborde 25 zł. Witaj Sparta, jak zdrowie? Dziękuję ci za 25 zł widzę, bardzo dobrze. Nie narzekam, dzięki bardzo. Burger i pojawiły się pierwsze lokale poza Stanami Zjednoczonymi. Wszystkie są obecnie w Londynie, a teraz Jimmy planuje rozsiać swoje restauracje na całą Anglię, a potem całą Europę. Więc tutaj macie idealny przykład, że wszystko jest możliwe. Chłop od zera jest teraz milionerem i rozwija na cały świat własną sieć restauracji. A jak jesteśmy jeszcze na zagranicznym YouTubie, to ostatnio postawił tego tweetem, gdzie napisał: ten pies kręcił się samotny, wystraszony i różowy. Nie jestem pewien, czy mam zwidy, czy to jest kulka waty cukrowej, ale jak zgubiłeś różowego pieska, to się do mnie zgłoś i przestań przefarbowywać swojego psa na różowo. Logan wstawił jeszcze story z informacją, że szuka właściciela pieska i udało się go znaleźć, a dokładniej tą właścicielkę. Ja myślałem, że może Frizu zgubił tego psa, ale jak się okazało, to była jakaś pani, więc super sprawa, że udało się wszystko znaleźć. A teraz pogadajmy o bracie Logana, czyli Jake'u, który ostatnio wrzucił do siebie na story informację, że chciałby sprać dysko 6ix9ine'owi, czyli temu tęczowemu raperowi, jak ktoś nie wie, o kim mowa. A dopisał, że on się tego na pewno będzie bał, a sama walka byłaby dla niego za łatwa. I 6ix9ine mu odpowiedział, pisząc to: wydaje mi się, że ale on jest na dach, tak samo jak jego ochroniarz, który zmarł. Wow, no ten komentarz to było troszeczkę za dużo. Jak ktoś nie wie, to Jake miał ochroniarza, który zmarł i Jake nawet oddał mu hołd przed swoją ostatnią walką z Benem Askernem. No i robienie sobie żartów ze zmarłej osoby to bardzo kijowe zachowanie ze strony 6ix9ine'a. Za chwilę powiem wam jeszcze o polskiej influencerce, która stwierdziła, że pogrzeb swojego ojca to dobry moment na lokowanie produktu, ale najpierw muszę wam powiedzieć... Co jest? To Egida była? Jest, jak ona się rzuca na drzwi. Zaraz będzie, że Egida mówi nie. A nieważne, co będzie mówić.
o tym, co się dzieje na Twitchu. Ostatnio wspominałem wam o ogromnej popularności tych basenowych transmisji. Wielu streamerom się to nie podobało, bo taki content miał ogromną popularność na gamingowej platformie i zabierało im to widzów. Jak się okazało, Twitch teraz rozpoczął walkę z basenowymi streamerkami i zdemonetyzował cały kanał Amurant, czyli wielki... Cześć, co tam było, że 500... Bo Twitch teraz rozpoczął walkę z basenowymi streamerkami i zdemonetyzował... 500k rocznie zarobiła... 500k dolarów rocznie miała samych reklam?! O mój Boże, co się tu dzieje? 500 rocznie. Jezus. Boże, co się tu odpieprza? Ja pierdziele, ja się nie dziwię, że to baseniara tak robią jednak. Myślałem, że to nie dasz takie pieniądze. Dawał cały kanał Amurant, czyli wielkiej streamerki, która ma blisko 3 miliony obserwujących i zyskała swoją wielką popularność właśnie z basenowych transmisji, które same w sobie były na wielkim pograniczu kulturowego regulaminu. Streamerka skomentowała to tak na Twitterze. Wczoraj zostałam poinformowana, że Twitch na czas nieokreślony włączył reklamę na moim kanale. Twitch się do mnie nie odezwał i samą musiałam zainicjować konwersację, po zauważeniu, że bez ostrzeżenia wszystkie przychody z reklam zniknęły ze statystyk mojego kanału. Streamerka napisała na Reddicie, że z samych Twitchowych reklam wyciągała od 35 do 40 tysięcy dolarów miesięcznie. I teraz to zostało jej totalnie odcięte. Patrząc na to logicznie, wielkie gamingowe korporacje płacą Twitchowi miliony za reklamę gier na swojej platformie. Czemu w Polsce nie ma reklam? A baseniara ma 500k rocznie. No co się tu dzieje? Ta Polska pieprzona. Nienawidzę PiSu. To przez nich. Boże, to przez PiS. Bo wprowadzili podatek jakiś pieprzony od reklam. Co to za gówno? Nie wytrzymam. PiS mnie okrada na pieniądze, żeby dać swojemu dziadkowi, którego też okrada. Co się tu dzieje? To kto w końcu te pieniądze dostaje, jak wszystkim kradną? Kto je dostaje? Kto? W dupę nikt? Nie wytrzymie. Formie i wątpię, że byliby zadowoleni, widząc, że są promowani na... Dziękuję bardzo. Cześć, nie wyświetliło się? Jest jakaś cenzura? Tak widz napisał, widzicie? 8 gwiazdek. W takim kontencie, a nie u jakiegoś gamingowego streamera. Więc tutaj decyzja Twitcha nie jest dla mnie żadnym zdziwieniem. Zresztą pani streamerka ma dobrze prosperujące konta na trzech platformach. OnlyFans, hashtag 1 in the world? Czekaj, ty widziałem jakiś artykuł, że jakaś tam baba zarabia milion dolarów miesięcznie z tego OnlyFans? To jak ona jest wyżej niż tamta, to ile ona robi? Nie. Poczekaj, bo zaraz zawału dostanę, jak się dałem, ile ona robi siana. Ja pierdzielę, czy ona mi... Czekaj. Ona robi... Nieważne. Daj swoje nagie zdjęcia i filmiki, z których generuje miliony, więc wątpię, że te 40 tysięcy dolarów twitchowych reklam bardzo uderza w jej miesięczne przychody i raczej przez to teraz nie skończy na ulicy. A teraz czas na nasz finałowy temat, bo ostatnio widz podesłał mi story polskiej influencer. Hashtag pogrzeb. Wreszcie przydały się na coś rajstopy... z częściowo recyklingowanego plastiku, który... Jest! Stary umarł! W końcu rajstopy z plastiku! Tak! Jest dobrze! W końcu się śmieć wyłożył! Nice. Takiej o nazwie Kajaszu, która stwierdziła, że dobrym pomysłem będzie zrobienie relacji na Insta Story z pogrzebu swojego taty. I pomijając już nie moralność nagrywania publicznej relacji z pogrzebu... Przysięgam, że nie wierzę w to, że influencerki w tej Polsce, nie wiem, jak za granicą, bo nie widziałem. Ja tylko widzę w sumie influencerki u tych chłopa w relacjach. Czemu są takie w dupę głupie? No influencerzy też reklamowali skałowe zegarki, ale to jest przesada. To jest to, co tu się w dupę dzieje. Ciekawe, czy urnę też powie, z którego zakładu dostała. Witam, zakład Hades dał urnę na prochy starego. Chcecie kupić? Link niżej. To jest chore, to jest chore w dupę. Przysięgam ci, to jest popieprzone. Naprawdę, to jest obrzydliwe, to nawet... Ja nie wiem, widzowie, to jest po prostu chydne, szczerze, co oni robią. Pogrzebu własnego ojca, używając do tego hashtag pogrzeb, pokazując nagrobek i nagrywanie, jak się go dekoruje, to mnie rozbroiła ta kafelka, gdzie influencerka napisała: wreszcie przydały się na coś rajstopy z częściowo recyklingowanego plastiku, który dostałam od, i tutaj dosłownie oznaczyła firmę, od której do...
Zara, o po tym której filmie. Ty chcesz tą ligę zrobić? Po tym filmie. Dostała te rajstopy i na dole oprócz hashtag pogrzeb napisała: mam nadzieję, że nie porwę ich od razu i jeszcze się przysłużą. No niestety później się okazało, że chyba je tak się porwały, bo pani zaprezentowała swoją piękną porośniętą nogę i wiele osób to oburzyło, już nawet nie mówię o samej relacji z pogrzebu, bo okej, to jest jej sprawa, czy chce takie coś pokazywać ludziom, ale robiąc reklamę produktu na pogrzebie własnego taty, oznaczając jeszcze przy tym sponsora, to tej pani chyba się coś srogo pomyliło. Więc przyjęła w wiadomościach sporo krytyki i wydaje mi się, że nie do końca zrozumiała, o co chodzi ludziom, bo w odpowiedzi na story napisała, że nie każdy musi się zgadzać z jej poglądami i że nie wszyscy ludzie są idealni. Później napisała, że ludzie w internecie mają opinię na jej punkcie i że są hejterami. No i w sumie to w żadnej części swojej odpowiedzi nie odniosła się do reklamowania produktu na takim wydarzeniu jak pogrzeb. A o to głównie chodziło ludziom. Ja jestem w sumie ciekaw, jak sama firma zareagowała na to, że ich produkty są reklamowane z hashtagiem pogrzeb, bo wątpię, że prosili się o taką promocję, a sama influencerka stwierdziła, że wszystko jest pustym hejtem w jej stronę i że ludzie jej nie lubią za poglądy. Napisz mi, co sądzisz. Ale... Jakie poglądy? Jakie poglądy? Zarabianie na tym, że ojciec umarł? To jest ten pogląd? To jest obrzydliwe. Serio, ci ludzie są tacy puści w dupę i ohydni. Nie wiem, widzowie. O takiej formie promocji w Ale spokojnie, bo jutro też jadę na pogrzeb, a dostałem coś takiego ostatnio. Z AliExpress $5 jest kod niżej. Jak masz ochotę kupić sobie, żeby na pogrzebie popijać jerbę cieplutką, zachęcam do kupienia. Tylko nie pomyl kubka z urną ojca. Ja pierdzielę. Za dużo widzowie. Za dużo. Reklamę z kamerskich rajstop przez Lexi. Więc chętnie poznam twoją opinię w tym temacie, a to były na tyle z dzisiejszych newsów. Panie głową w suba oraz dzwonek, jak chcesz być na bieżąco ze wszystkim. Nie no, ale jak tego nie wyśmiesz? To jest ohydne. Naprawdę, baseniary zarabiają, wiadomo, też taki... W sensie, jakby to robiły na innej platformie, to okej, ale na Twitchu trochę takie... Ale to, co ta typiara na tym pogrzebie reklamuje jakieś gówno, to jest popieprzone, naprawdę. Serio, w dupę. Co się dzieje w internetach? Po piękne bluzy i koszulki wpadaj na knopski.pl, bo zaczyna już brakować większości rozmiarów. Naprawdę porypane też. Wszelkie to były ten odcinek, newsy, ciekawostki, posyłaj wiadomości prywatne na Instagramie. W taki sposób masz szansę, że zapromujecie na początku odcinka. I więcej łapek w górę, tym jest newsów w następnym odcinku. Wszystkie smutne i śmieszne. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymaj... No trzeba to było wyśmiać, żeby wiesz... Dupa boli. No to. Dobra, idziemy grać, bo nie wytrzymię. Już mam dosyć tego. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!